Na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Adana Toruń. Przerwana passa 10 meczów bez porażki. Tyszan na własnym terenie. No i proszę trenerów o opinię na temat tego meczu. W pierwszej kolejności trener drużyny gości, pan Grzegorz Wędzyński. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że akurat moja drużyna mogła akurat tutaj w tym meczu pokusić się o 3 punkty. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół prowadzony przez trenera Mandrysza jest to zespół bardzo dobry. Nie jest przypadkowo liderem. Posiada w swoim zespole wartościowych piłkarzy, niektórych ogranych, którzy kiedyś byli piłkarzami decydującymi w danym klubie, jak Buzacki. Przyjechaliśmy osłabieni, bo i Nowosielski, i Lewandowski, i Więckowski, i Mikołajczak niestety nie mogli przyjechać do nas i martwiłem się, bo nie miałem w sumie napastnika, ale poprzez to, że odkąd przyszedłem do zespołu mamy ten progres, cieszę się, że zawodnicy wykonują coraz lepsze moje zadania i na treningu, i w relacji na boisku, jeżeli chodzi o taktykę. Pierwsza połowa wyczekiwaliśmy rywala, chcieliśmy, żeby dać im pograć tutaj, żeby mogli w jakiś sposób zagrać przez środek, chcieliśmy złapać na kontrę. Na początku nam się to nie udawało, zespół grał konsekwentnie, miał przewagę trenera Mandrysza. Piękna bramka ze stałego fragmentu gry, gdzie ode mnie zawodnik za daleko był na środku odsunięty od tego, który oddawał strzał i tutaj pewnie zespół tych prowadził. Bo pierwsza połowa była pod dyktando lidera, ale były też bardzo dobre momenty mojego zespołu i coraz pewniej sobie poczynaliśmy, z czego efektem była bramka wyrównająca, bardzo ładna, rozegrana właśnie do boku, mocnym strzałem zakończonym bramkę do przerwy 1-1. Uczulałem zawodników, że mamy wiele do zyskania, bo każdy z nich też gra o swoją pozycję, żeby zostać w klubie z Torunia. Do mnie też wyzwaniają różni zawodnicy i proponują tutaj swój angaż w Toruniu. I oni grają swoje życie. Ja się bardzo cieszę, że ta druga połowa była to, co im mówiłem. Liczyliśmy właśnie na te kontry, które zostały bezlitośnie wykorzystane. No i wygraliśmy zasłużenie. Nie ma dwóch zdań, ale oczywiście nie można tutaj nic marnego powiedzieć na temat lidera, bo jest to zespół, który zasługuje na pierwsze miejsce i to jest tylko piłka nożna i jak to się mówi w życiu, w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. No dzisiaj my pokazaliśmy się z dobrej strony i ja się cieszę, że po raz pierwszy wygraliśmy tutaj na trudnym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz prosimy o opinię trenera Piotra Mandrysza. O wiele przyjemniej mówi się po wygranych spotkaniach, stąd ja się troszkę skrócę, bo powiem tak, do momentu wyrównującej bramki, którą straciliśmy po naszym ewidentnym błędzie przy wyprowadzaniu piłki, to na boisku był tylko jeden zespół i to był nasza drużyna. No niestety ta bramka podcięła nam skrzydła. Wprawdzie mieliśmy jeszcze 2-3 dogodne sytuacje w wymianie Krzysia Bizackiego i 2 razy Maćka Mańki, które nie skończyły się ponownym naszym prowadzeniem. Spowodowały, że na przerwę zeszliśmy z wynikiem remisowym, czyli straciliśmy 45 minut. Po przerwie zespół Elany grał konsekwentnie to, co od początku meczu, czyli nastawił się na próbę przechwytów piłki i wyprowadzanie kontrataków, z tym, że wszystkie bramki, które straciliśmy, bo obydwie w drugiej połowie również, po kardynalnych naszych błędach, bo wrzuca autu i przepuszczenie piłki w kozioł przez stoperów, to ja już to przerabiałem na Sosnowcu. I teraz wrócił horror podobny z jesieni, a trzecia bramka to wprowadzenie piłki do gry z rzutu wolnego i danie na kontrę, to przecież to jest samobójstwo. To tyle, jeśli chodzi o kwestie związane stricte z tym meczem. I jeszcze jedna rzecz, którą podkreślę, to, że chłopcy grali bardzo ambitnie, grali o zwycięstwo i tego im nikt nie zabierze. Praktycznie grając w upale, grając cały czas do przodu, kosztuje to o wiele więcej sił niż broniąc się i wyprowadzając kontrataki, ale mój zespół ten mecz pod względem fizycznym zniósł dobrze i jestem spokojny o następne nasze spotkania. To
To tyle, jeśli chodzi o kwestię meczu. I jeszcze jedno, co dodam. To, że niestety muszę to powiedzieć, bo tak jak zawsze zmiany wiele wnosiły pozytywnego do naszej gry, to tak w dniu dzisiejszym nie wniosły kompletnie nic. Dziękuję. A gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Czekamy na pytania. Szczęsny ma naciągnięte więzadło przyśrodkowe prawego kolana i rokowania są bardzo niepewne. Na treningu czwartkowym. Z tym, że myśleliśmy, że to nie będzie nic poważnego, niestety na drugi dzień po zrobieniu USG okazało się, że jego gra jest absolutnie wykluczona. Trudno powiedzieć, no czynimy wszystko, co w naszej mocy, żeby go postawić na nogi. Wiemy, jak wiele dla nas znaczy. Ale nasza gra nie może być uzależniona ani tylko i wyłącznie od jednego piłkarza. No. W związku z powyższym zobaczymy, jak to będzie. Po aucie? Nie, pierwsza. W drugiej połowie też mieliśmy tych sytuacji sporo, bo i Rogusz wyjeżdżał dwa razy sam na sam i tak dalej, więc druga połówka, tak jak powiedziałem, była bardzo dobra i ja się cieszę, że jest progres i o to chodzi w futbolu. A oczywiście tutaj myślę, że lider jeszcze nieraz pokaże swoją klasę i w następnych meczach będzie chciał się zrewanżować, bo jest to zespół dobry i już nie lider. I życzę wam awansu do pierwszej ligi. I tym miłym akcentem kończymy, tak? Naszą konferencję. Dziękuję bardzo.